Witam szanowną publiczność. Oto najwyższa pora, by zgłębić tajniki kulinarnego fechtunku. Z samego Centrum Wydarzeń Kulinarnych Hello Zdrowie kłania się Państwu Paweł Loroch. Już za chwilę będziemy świadkami niesłychanych wydarzeń kulinarnych, a mianowicie zrobię naleśniki. Proszę Państwa, naleśniki to zjawisko, które możemy zaklasyfikować śmiało jako symbol comfort food. Comfort food to amerykański termin określający jedzenie wprowadzające nas w błogostan, dające poczucie bezpieczeństwa i świętego spokoju. Naleśniki z pewnością do tego nurtu należą. Oprócz naleśników będzie bardzo zdrowy farsz na bazie tych oto chrupkich i fantastycznie smakowitych liści świeżego, młodego szpinaku. Ale zanim farsz, skupmy się na naleśnikach, proszę Państwa. Powstaną one w tej chwili na Waszych oczach. Rozpocznę od umieszczenia tutaj w misie mąki. No, nieprzesadnie dużo. Do mąki daję jaja. Na naleśniki przynajmniej dwa powinny być rzucone, ale ja dam trzy, będzie jeszcze smaczniej. Oczywiście nieco soli. Leję ostrożniej moje mleko. Kolejnym elementem nieodzownym w dobrych, puchatych naleśnikach jest woda gazowana. Gazowana woda spieni nam nieco strukturę. Nie dajemy żadnych proszków do pieczenia czy sody oczyszczonej. Wystarczy właśnie gazowana woda. Moi mili, często spotykam się z pytaniem, na jakim tłuszczu smażyć naleśniki. Otóż, kiedy pytają mnie, odpowiadam, na żadnym. Sekretem ciasta naleśnikowego w moim wykonaniu jest moje ulubione, jakże często spotykane w Hello Zdrowie, rozpuszczone masło, którego niewielką ilość dodaję bezpośrednio do ciasta. Myślę, że 3 łyżki jest aż nadto. Drugim sekretem, który Państwu niniejszym wyjawiam, jest konieczność odstawienia tego ciasta chociaż na pół godziny, a w tym czasie przygotuję błyskawicznie fantastyczny farsz do naleśników. W tym celu uruchamiam patelnię na dosyć mocny ogień. Skoro mam masło, użyję je i tutaj, choć ze szpinakiem zwykle kojarzy się nam oliwa. Na maśle już natychmiast rozgrzeję i tylko lekko zrumienię czosnek. Uwaga, rzucam umyty szpinak. Wydawałoby się, że jest go za dużo. Otóż oczywiście nie, ponieważ szpinak natychmiast już za chwilę skapcanieje. Mili Państwo, jakby Wam było mało comfort foodu, warto też zwrócić uwagę na właściwość szpinaku, który ma jednoznaczne cechy uspokajające. A zatem proszę jeść szpinak, kiedy jesteście zestresowani. Wezmę drugi składnik farszu, czyli ser typu feta. Ja akurat mam fetę jako taką, ale wiem, że czasem trudno jest dostać tę oryginalną, grecką, kruchą, wspaniale słoną. Rozkruszam ją bezpośrednio na szpinak. Zobaczcie, feta się rozpuszcza, tworząc wspaniały biało-zielony krem. Całość powinna być na patelni zaledwie parę chwil do rozpuszczenia największych grudek sera. Proszę Państwa, farsz gotowy. Odstawiam niepotrzebne utensylia i już zaglądam do mojego ciasta naleśnikowego. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, byśmy patelnię mieli maksymalnie rozgrzaną, tak rozgrzaną, by sykiem witała kolejne porcje ciasta, które na niej rozlewam. Smażenie trwa kilkadziesiąt sekund jednego naleśnika, więc jak się Państwo rozpędzą, to dobre 60 na godzinę jesteście w stanie wyprodukować. Ostatni naleśnik. Symbolicznie przerzuciłem wesoło na patelni. A jest na naleśniku. Układam raptem łyżeczkę farszu i rozkładam na połowie tegoż. Zamykam naleśnik i składam go w chusteczkę. Życzę smacznego. Zapraszam na naleśniki ze szpinakiem i fetą.